Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, z ogromną radością i dumą witam Was wszystkich w tym wyjątkowym dniu, w którym obchodzimy Święto Konstytucji 3 maja. Jest to dzień niezwykle ważny dla naszej ojczyzny. Dzień, który symbolizuje ducha wolności, równości i suwerenności narodu polskiego. Konstytucja 3 maja, uchwalona w 1791 roku, była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Stanowiła przełomowy moment w historii Polski, potwierdzając prawa obywatelskie, równość przed prawem oraz zasady demokratyczne. To właśnie dzięki niej Polacy mieli szansę na rozwój i samostanowienie. Dziś, obchodząc to święto, powinniśmy pamiętać o wartościach, jakimi kierowali się nasi przodkowie, walcząc o niepodległość i godność naszego kraju. Powinniśmy pielęgnować pamięć o tych, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Polski. Nasze miasto zawsze wspierało ideę wolności, demokracji i równości. Życzę Państwu wszystkim radosnego Święta Konstytucji 3 maja. Niech ta uroczystość przypomina nam o naszych wartościach i jednoczy nas w dążeniu do lepszego jutra. Niech Polska będzie zawsze wolna i suwerenna. Z tego miejsca chciałbym podziękować w imieniu burmistrza miasta Sokołów Podlaski oraz swoim wszystkim uczestniczącym w dzisiejszych uroczystościach. Dziękuję księdzu proboszczowi Andrzejowi Krupie za sprawowaną mszę, także współkoncelebransom za wygłoszoną homilię. Dziękuję pocztom sztandarowym, harcerzom, orkiestrze SP Sokołów, wszystkim uczestniczącym w tej dzisiejszej pięknej uroczystości za ubogacenie dzisiejszego święta. Dziękuję.